Dobrze. Pociągnąwszy dalej ten zeszłotygodniowy temat, chcę mówić o tym, jak stać się mędrcem, bo masz być mędrcem. Mędrcem. Paweł mówi w pewnym momencie do ludzi tak: zważywszy na wasz wiek w Chrystusie, winniście być nauczycielami. Zważywszy na wasz wiek w Chrystusie, winniście być nauczycielami, a dalej trzeba wam mleka jakiegoś tam, czy coś tam, już nie pamiętam. A oni byli już nawróceni długo. Znaczy, wiecie co, dla Pawła długo, to jest właśnie bardzo ciekawe. Bo dla Pawła długo to było 2 lata. To jak Paweł mówi, zważywszy na wiek, to Paweł nie mówi 20 lat. Bo Pawła służba nie trwała 20 lat. Rozumiecie? To dla niego, jak on mówi tak, zważywszy na wiek w Chrystusie, to mówi on 2 lata w Chrystusie. To mówi tak, to ty już powinieneś być nauczycielem. Mamy tego świadectwo, dlatego że on Tymoteusza, który był 2 lata nawrócony, zrobił biskupem Efezu. Powiedział, ty będziesz zarządzał tym kościołem, bo tam był 2 lata nawróconym człowiekiem. Czyli dla Pawła człowiek, który był 2 lata nawrócony, to była petarda. Petarda. Rozumiecie? Dzisiaj się mówi, że się... Czy ja w ogóle uważam, że dzisiejsze społeczeństwo, szeroko pojęte społeczeństwo, to jest społeczeństwo tak miękkie jak galaretka. To jest rozmiękczone społeczeństwo dzisiaj. Rozumiecie? Kiedyś naszych dziadków, jak zapytałeś, czy go coś boli, to ci dziadek nigdy nie powiedział, że coś go boli. Nie, tam, wiesz, to było nic. Mój dziadek na przykład rozchorował się na nerki i przyniosła mu babcia taką zawiesinę, taki syrop na nerki, nie? Znaczy, on miał ten syrop brać po łyżce dziennie, tak? No więc dziadek poszedł, żeby babcia nie widziała, do śmietnika, wypił wszystko. Wypił wszystko, ból nerek minął. Miał raz na zawsze spokój z nerkami dziadek. Bo dziadek był prosty. On mówił, ach, jest tyle, chwalne tyle, zakończę temat. I dziadek zakończył temat. Rozumiecie? Rozumiem, to naprawdę tutaj jest przykładem jest nasz zborownik Staś Lisiecki, który będąc dzieckiem nieopatrznie napił się tego, czego on się napił. Takiego płynu, co się naciera, żeby komary nie gryzły. On to wypił. Rozumiecie? Od tej pory żaden komar go nie gryzie. A zapytajcie się. Na wszystkich siadają, na Staśka nie. Słowo honoru. Tak się zaabsorbowało u niego w organizmie. Staśka żaden komar nie gryzie. W dzieciństwie wypił człowieku ten, jak... Rozumiecie? Jak ten Asterix i Obelix. Ale Stasiu taki jest, komary go nie rusza. Ale społeczeństwo dzisiaj jest miękkie. Miękkie społeczeństwo. Widzicie, jak lockdown to przeszliśmy, co wszystko, to utopione społeczeństwo. W czym utopione? W słabości własnej. Ludzie kurczę zapomnieli, że są ludźmi. Ludźmi. Nie jakimiś kurczę motylami, które żyją dobę. Tylko ludźmi, którzy mogą żyć wiecznie, jak przyjmą Chrystusa. Jesteśmy wiecznymi ludźmi. Wiecie, o co mówię? Wieczny człowiek. Wieczny. Ja na siebie patrzę jak na wiecznego człowieka. Ja nie mam takiej perspektywy, bo kiedyś tam czas się skończy tutaj, coś tam. Ja jestem wieczny. Ja mam takie do siebie podejście. A w związku z tym, że jestem wieczny, to wiem, że jestem niezniszczalną konstrukcją. Takie mam podejście. To jakby to, bo to implikuje to, wiecie. Jestem wieczny, jestem niezniszczalny. I my powinniśmy prezentować najwyższą formę zrozumienia tego tematu. W ogóle powinniśmy być mędrcami, ludźmi, którzy będą przekazywać temu światu ratunek i też przekazywać, w jaki sposób należy funkcjonować i żyć. Mędrcami. A żebyśmy byli mędrcami, żebyśmy mogli prezentować każdy aspekt Boga. Świętość, siłę. To rzeczywiście my musimy po to sięgnąć, zdobyć to.
Dlatego jest napisane w przypowieściach Salomona 4,7: początek mądrości jest taki, dwukropek. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Taki jest początek mądrości. Mówimy, z czego ja mam zacząć? Ja mówię, musisz zacząć nabywać. Za co? Za wszystko, co masz. Kiedyś jakiś jest taki skandal przebiegł, znaczy skandal, skandal to jest źle powiedziane. Szum, wielki przebieg po kościołach w ogóle, bo taki jeden pastor na Ukrainie zorganizował spotkanie, konferencję dla biznesmenów chrześcijańskich. I on tam pozapraszał mówców. I tam w ogóle na tą konferencję chyba wejściówka była $500 czy $1000, żeby ktoś wszedł. I to takie larmy nastąpiło. Jak on mógł? A on się na ten werset powołał. Mówi tak. Za wszystko, co masz, nabywaj mądrości. Chcesz mądrości? Bo tu ja tu zaproszę największych mędrców biznesowych z całego świata, jeszcze wypełnionych Duchem Świętym. Ja to zrobię. Ci ludzie, którzy tutaj przyjadą, to są ludzie, którzy zarobili miliony złotych z Chrystusem w sercu i na ustach. Dlaczego byś chciał tam wejść za darmo? Bo jestem w Chrystusie. O! A przypominasz sobie Chrystusa, jaką cenę zapłacił za twoją płcią ludzką? Żebyś do piekła nie poszedł? Jaką on cenę zapłacił? Wszystko kosztuje. W ogóle my mamy, wiecie, że mamy haniebne myślenie na ten temat. Haniebne myślenie. I dlatego ten Kościół w tym kraju jest taki słaby. Słaby jest. Wiecie, dlaczego ten Kościół jest słaby przede wszystkim? Bo tu się nie płaci ceny i bo tu się w ogóle nie ma mentalności o płaceniu ceny. Tu się w ogóle do ludzi mówi, że Chrystus za was umarł, się wszystko wam należy. I to jest w ogóle prawdą, o ile zastosuje się pozostałe wytyczne Chrystusa. Bo to jest prawda. Ale wytyczne, dalsze. Bo mówiąc, przyjąłem Chrystusa, to znaczy przyjąłem wszystkie jego poglądy, wszystkie jego wytyczne. I w ogóle, żeby coś zdobyć, to trzeba za to zapłacić. Czymś. Nie za wszystko się płaci pieniędzmi. Ale trzeba za coś zapłacić. Ostatnio sobie jestem w takiej siłowni i piekam sobie na steperze. I na ścianie jest napisane wyniki takiego gościa, oni go nazywają Ironman, jest Australijczykiem. Australijczykiem chyba. On w triatlonie tam ma swoje, jakby jest mistrzem świata w triatlonie od 2013 roku, chyba nikt go nie pobił, już nie pamiętam, nie? I tam jest, czy facet, bo to, wiecie czym jest triatlon? Pływanie, rower i bieg. Tylko te pływanie tam było 184 km na rowerze i 42 km biegu. Tak, o tym najmocniejszym. Tak, o tym to jest to. I ten facet, jak ja się patrzyłem na jego wyniki i tak sobie chodziłem, mówię, i on na przykład, ja policzyłem, że on te 180 parę kilometrów, to on jechał z szybkością 41 km na godzinę musiał jechać. To średnia szybkość. Ja mówię, 41 na godzinę na rowerze. Biegł z szybkością 20 kilku kilometrów na godzinę. I wiecie, został ksywa Ironman. Ja tak patrzyłem na to, mówię tak, takie swoje osiągi do tego porównałem, bo to jak to facet zawsze się tam porównałem do tego. Mówię, kurczę, na wysokości jego, wiesz, poziomu trampek jestem w ogóle mniej więcej, nie? Chodzi o to, że jaką cenę ten facet za to zapłacił, ja sobie pomyślałem. Co on musiał poświęcić, żeby to uzyskać? Rozumiecie? Jaką cenę? Bo on jest mędrcem w tej dziedzinie, czyli praktykiem.
To nie jest teoretyk, który siedzi przy kuflu piwa, ma taki bebech, rozumiesz, o to chodzi, i on opowiada przez ciebie, jak świetnie by pobiegał, gdyby biegał. Wiesz, gdybym ja biegał, to jest niesamowite, że przy meczach często zdarza, proszę ciebie, siedzą, żrą chipsy, proszę ciebie, piją piwo, takie wiesz, bebechy. Jak on gra, jak ja bym grał? Ja mówię, jak ty byś grał? Czy ty byś umarł tam? W pierwsze 5 minut byś umarł na tym boisku, rozumiesz? Chipsy i piwo by z ciebie wyszło. Ale my, a też to jest typowo polskie, wiecie, to Polak. On nie płaci ceny. A jest napisane, początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za co? Za wszystko, co masz. Nabywaj rozum. Ludzie się modlą, Panie, daj mi rozum. A Bóg mówi, kup sobie. Bo będziesz miał figę z makiem, a nie rozum. Ale Panie, Twój Święty Duch jest duchem rozumu. Duchu rozumu, stop na mnie. Duchu mądrości, stop, teraz. Szabarabala, manala, sabala. Przecież nie jeden raz się tak modliłeś pewnie. Może nie każdy, ja się tak modliłem. Ja miałem takie zajawki, długie okresy czasu. Kładłem na siebie ręce, myślałem, coś na mnie stopi w jakiś cudowny sposób i mnie się tam coś zrobi. Rozumiesz, co chodzi? Demony powychodziły w ten sposób, ja to rozumiem. Jakaś tam choroba się skończyła, bo to namaszczenie działa. Ja też to wszystko rozumiem, tak, ale nie zmądrzałem tego. Od tego się nie mądrzeje. Nie można zmądrzeć od nałożenia rąk. Bo tu jest napisane, że trzeba za to co? Zapłacić. Żeby być mędrcem, człowiekiem rozumnym, trzeba za to zapłacić cenę. Tylko za głupotę się nie płaci ceny. Głupota mówi, nie ma problemu, choć u mnie jest wszystko free. Rozumiesz, to w ogóle nie. Będziesz siedział czy leżał, będziesz głupi jak trzeba. To nic nie kosztuje. Mądrości trzeba nabywać. A więc co? Trzeba się uczyć i wprowadzać naukę w praktykę. Trzeba się uczyć. Uczyć. Żeby się uczyć, trzeba widzieć sens i potrzebę uczenia się. Jak nie widzisz sensu i potrzeby uczenia się, to się nie będziesz uczył. Trzeba widzieć w ogóle sens i potrzebę. Trzeba chcieć podjąć wysiłek związany z uczeniem się. To jest wysiłek uczenia się. To trzeba się wysilić na to. I po trzecie, trzeba wytrwale zdobywać wiedzę. Wytrwale, jej się nie zdobywa w jeden dzień. Zobaczcie, ile dzieci się uczą. No dobrze, nawet przyspieszysz ich naukę w różny sposób, ale i tak one spędzają czas na nauce. Muszą się uczyć. Żeby wprowadzać naukę w praktykę, trzeba odważnie działać i nie czekać, aż się to w tobie misternie poukłada. Ludzie w ogóle myślą, że żeby zadziałać, zgodnie z tym, co wiedzą, to trzeba jakiś długi czas przeczekać, żeby to się w nich poukładało. Prawda jest taka, że jak coś wiesz, to tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, zrób to. Ale ja się dopiero o tym dowiedziałem wczoraj. No co z tego? Uważasz, że do jutra co się stanie? Jakoś to w tobie co? I tutaj są niesamowite wypaczenia chrześcijańskie. No teraz czekam, aż Duch Święty mnie do tego przekona. Jedno z takich zwiedzeń. Inne zwiedzenie. No teraz czekam, aż objawienie na mnie stopi. Rozumiesz? Nauczyłeś się czegoś wczoraj. Czemu dziś tego nie robisz? Na co czekasz? Na co czekasz? Wczoraj się nauczyłeś, dzisiaj zrób. Czego to wymaga? Odważnego zadziałania. Bo cały twój umysł jeszcze jest w stanie takim, że ty nie wiesz. Nie wiesz. Ale ty wiesz. Ty wiesz. To nie jest prawda, że nie wiesz. Czemu wiesz, a nie wiesz? Bo się nauczyłeś. Nauczyłeś się? Nauczyłeś. To wiesz. Więc musisz swoją głowę przeskoczyć. Musisz zadziałać. Odważnie zadziałać. Ruszyć w tym kierunku. Rozumiesz? Zrobić tą rzecz. Bez względu na to, co ci podpowiada umysł. On jeszcze nie jest przesiąknięty tą nauką.
On by chciał w tej nauce posiedzieć rok, drugi, tak się zanurzyć, tak przeniknąć. Rozumiesz, o co chodzi? Nie. 2 lata Tymoteusz staje się biskupem Efezu. Paweł, ja przypuszczam, że z Pawłem słodko nie było. Bo jak dzisiaj Paweł wywierał taki wpływ na ludzi przez swoje listy, to ja sobie mogę wyobrazić, jak Paweł wywierał wpływ bezpośredni na ludzi. Rozumiecie? Okazuje się, że to nie był wcale taki facet, który rzeczywiście jakoś można go było sobie urobić. Mamy sytuację, że Marek zawalił, tak? I nie poszedł na czas z Pawłem gdzieś. I od tej pory Paweł powiedział do Marka, już nigdzie więcej ze mną nie pójdziesz. Na żadną grudziadę się nie biorę. Raz zawaliłeś. Raz zawaliłeś. Nawet Barnabie się obudził humanizm, tak? I Barnaba mówi, nie, no nie możemy Marka zostawiać. I odłącza się od Pawła i idzie za biednym Markiem. Za Markiem, który jest rzekomo przez Pawła odrzucony. Paweł się nie cofa. Bierze sobie Sylasa, idzie do przodu. Z kim idzie? Z tym, co idzie. Czyli Paweł nie był słodkim gościem. A więc też tak sobie myślałem na temat jego relacji z Tymoteuszem. Jaką miał relację z tym Tymoteuszem. Bierze chłopaka, przyprowadza go do Jezusa i zaczyna go szkolić. Tylko to szkolenie, rozumiecie? To nie jest słodkie szkolenie. To nie jest siedzenie, bo nie wiesz, Tymoteuszu, za jakieś 15 lat ty naprawdę przysiągniesz Ewangelią. Paweł w ogóle nie myślał w kategoriach 15 lat służby. Paweł w ogóle każdego dnia wstawał i miał wrażenie, że mu chcą ściąć głowę. Paweł nie miał Posłuchajcie, coś wam powiem bardzo ważnego. Paweł nie miał założeń 20 lat do przodu. On nie miał takich planów. On miał taki plan. Codziennie nas zabijają. Taki miał plan Paweł. Chodził z taką w ogóle mentalnością. Idziemy dzisiaj głosić tam, gdzieś tam do jakiegoś miasta. Jak nas nie zabiją, to pójdziemy głosić do tamtego miasta ewentualnie. Rozumiecie? Jak nas tu nie sprzątną. Jak nas sprzątną, to pójdziemy do Pana i on się w ogóle cieszył. Mówi, nie wiem, co mam wybrać w ogóle. Go dokręciło. I ukręcił fakt, że mogę go sprzątnąć w tym mieście. Jakże to jest różne od dzisiejszego chrześcijaństwa w wielu przypadkach. Zauważcie to? Jego w ogóle to kręci. Mówi, to... idę, tak? Jak mnie nie sprzątną, to tam się do was do Hiszpanii wybiorę. Jak mnie sprzątną, się u Pana spotka. Więc on nie miał tendencji też do przekazywania takiego nasiąkania wiedzą swoim uczniom. On taki nie był. I Tymoteusz to był 2-latek w Chrystusie. I posłuchajcie, i nie możemy powiedzieć, że on miał jakieś specjalne namaszczenie. Pamiętaj, był 2000 lat do tyłu, jeżeli chodzi o intelekt, o różne rzeczy. O poznanie. A więc Tymoteusz był w gorszym miejscu duchowym, niż jesteśmy my dzisiaj. Bo mamy 2000 lat historii chrześcijaństwa. Rozumiecie? A oni tam mieli ile oni mieli lat? Parę lat dopiero. To się wszystko ucierało. To jeszcze w ogóle, nawet jak te spory chrześcijańskie powstawały, to tam było wielkie zamieszanie w tych sporach. U jednych było, że Jezus był tylko Bogiem, u innych tylko człowiekiem. Rozumiecie, o co chodzi? Paweł chodził, to regulował wszystko. Bo oni tam, znaczy, tam się zaraz wypaczenie zrobiło. Że oni założyli kościół, i zaraz trzeba było listy pisać albo wracać, bo już było kogo w środku. Nam się wydaje, że Paweł zakładał kościoły, one były super. Nie były super. Paweł założył kościół, poszedł do innego miasta, a tam już jedzenie przychodziło. I Paweł już musiał listy smarować, albo wysyłać tam kogoś do tego, że to tam dawa już ich ustaw ich z powrotem. Bo już w boki to. A wszyscy mieli Ducha Świętego, pamiętajcie. A więc Paweł wychowywał Tymoteusza w twardy sposób. To był twardy sposób wychowania. On powiedział, ty musisz ogarniać kuwetę, Tymoteusz. Musisz być mędrcem. Ty musisz się uczyć. Ty musisz tego pragnąć. Ty musisz być najarany na to. Taki musisz być, Tymoteusz. Rozumiesz? Dlatego potem do niego mówię, ty poszedłeś za moją nauką, za moją wiarą, za moim sposobem myślenia. Że Tymoteusz przyjął to od niego, złapał to od niego.
Co zrobił? Nauczył się! Tymoteusz nauczył się Pawła. Nauczył się go. I wiedział, że nie czeka się w tej nauce, tylko się idzie i się działo. I widzimy, że trudno miał w życiu. Widzimy, że stare depresyjne do niego przychodziły. Widzimy, że wywalał się już jako ten zarządca Efezu. I Paweł pisał listy do niego i powiedział: Tymoteusz, wstawaj. Pamiętaj, co się stało przez prorocze nałożenie rąk na ciebie. Pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, jaką masz moc. Pamiętaj, skąd pochodzisz. Przypominał mu naukę, którą Tymoteusz posiadł. Za mądrość trzeba zapłacić. Trzeba zapłacić czasem, trzeba zapłacić pieniędzmi, trzeba zapłacić przyzwyczajeniami, trzeba zapłacić skupieniem i uwagą. Wieloma rzeczami trzeba zapłacić za mądrość. To nie jest tylko kwestia tego, że trzeba sobie nakupować książek. Musisz dać czas, aby się uczyć. Musisz porzucić swoje przyzwyczajenia. To jest cena. Rozumiesz? W tym kraju wiecie, jaka jest mentalność. Taki się urodziłem, taki umrę. Czy my chcemy, czy nie chcemy, to wnosimy do chrześcijaństwa. Nawracamy się, fundamentalne kłamstwa odrzucamy, ale masa przyzwyczajeń, masa różnego rodzaju przywar dalej jest w ludziach i ludzie nimi żyją. I potem mówią: takiego mnie Bóg stworzył, ja mówię: weź. No nie mów mi. Jakby cię takiego Bóg stworzył, to by się pomylił. Rozumiesz? Bo twoje przyzwyczajenia to jest pomyłka. Pomyłka. Bóg cię nie stworzył z tym. Ty po prostu w tym żyłeś. Ty się przyzwyczaiłeś. Ty masz taką mentalność. My prowadziliśmy przez ponad 3 lata kościół w ośrodku dla bezdomnych. Ja widziałem, jaka jest mentalność bezdomnego w Polsce. Nie mam żadnej litości dla bezdomnych. Takiej nie ma litości. Bo w Polsce nie ma bezdomności. W ogóle wiecie o tym, że do 1989 roku w Polsce nie było bezdomnych? Wiecie, kiedy bezdomni w Polsce się pojawili? Po 1989, jak komuna się wycofała. Za komuny nie było bezdomnych. Jak ktoś próbował być bezdomnym za komuny, to dostawał pałą w łeb i dawali mu mieszkanie na Agnopolu. Tak, prawda. Do 1989 roku mieliśmy ustawę, w której było karanie za włóczęgostwo w Polsce. Rozumiesz? Jak włóczęga poszedł do pudła na 6 miesięcy, jak potem wyszedł i dostał 6 miesięcy OPS-u, to już nikt nie był bezdomny. Pół roku więzienia, pół roku OPS-u, czyli ośrodki przystosowania społecznego. Rozumiesz? Od razu brał mieszkanko na Anopolu, czy tutaj w Żoliborzu, takie wybudowali im baraki też. Nie było bezdomnych. Raptem po 89 przychodzi wolność, bezdomni są w Polsce. Kto to są ci bezdomni? W 99% śmierdzące lenie. Śmierdzące lenie, liczące na to, że im ktoś kupi zupę. Są jednostki, które rzeczywiście zderzyły się z bezdomnością, ale są niszowe przypadki w tym kraju. A jak oglądam bezdomnych w Kanadzie na przykład, to w ogóle mi włosy na głowie rosną. Bezdomni w Kanadzie, rozumiecie, o czym mówię? Bezdomny w Kanadzie. Szok. Trzeba zapłacić za mądrość, odrzuceniem na przykład przyzwyczajeń, pewnych toków myślowych. Rozumiesz? Trzeba je wywalić. To jest cena. Tu się płaci. Mądrość przynosi zmiany, ale też wymaga zmian. Ona przyniesie potężne zmiany w życiu człowieka, ale ona już na samym początku, podczas uczenia się, wymaga zmian. Musisz przyjąć tryb uczenia się. Do ludzi słowo uczeń, jestem uczniem Chrystusa. To jest to, że on się nawrócił do Jezusa. Nawrócenie do Jezusa nie czyni cię uczniem Jego. To cię nie czyni uczniem. Rozumiesz? Tak jak urodzenie się w Polsce nie czyni nikogo uczniem szkoły. Do szkoły trzeba co? Pójść. Zapisać się.
Rozumiesz? Trzeba też wejść w tryb nauczania szkoły. Bo można chodzić do szkoły, ale nie być uczniem. Bo można nienawidzić nauki. Nasz syn chodzi wiele lat do szkoły i nigdy nie lubił się uczyć. Nigdy. 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 Wczoraj był u nas ze swoją dziewczyną. Uwaga. Ona mówi do niego, trzeba czytać książki. A on mówi, dobrze. 20 lat do niego to mówi. On słuchał książek na audiobooku. Jemu nauczycielka, którą ubraliśmy od polskiego, czytała lektury. On nie czytał książek. On nie chciał oglądać filmów z napisami. Ona powiedziała, trzeba czytać książki. A mówi, dobrze. Koniec. Mówię do niej, ja wziąłem do niej i mówię, jestem wierzący. Mówię, to jest cud. Mówię, to czyni miłość, mówię w ogóle. A mówi do mnie, w samochodzie już mam dwie. Ja mówię, Boże, facet takie książki. Ale to musi być, mnie to chodzi, żeby się uczyć, musi być motywacja. Człowiek musi być zmotywowany, żeby chciał się uczyć. Jak ludzie się nie chcą uczyć, to ich do mądrości z samochodem ciężarowym nie zaciągnąć. Bo nie chcą się uczyć. A mówią, stąd Duchu Święty. Zrób coś mi w głowie. Uczyń ze mnie mędrca. Rozumiesz? I umierają głupcami. Bo nie chcą zmian, które są związane z tym, że zaczynają się uczyć. Arystoteles powiedział, że mądrość zależy od trzech rzeczy. Osobowości, wiedzy i samokontroli. Ja się z tym naprawdę zgadzam. Rozumiecie? Że w temacie mądrości są zawarte te trzy aspekty. Osobowość, wiedza i samokontrola. Przede wszystkim w mądrości chodzi o to, abyś chciał być mądry. Głęboko w sercu chciał być mądry. Żebyś przyszedł do Boga i powiedział, Boże, ja chcę być mądry. To musi wypłynąć z głębi Twojej osoby. To nie może być naciągane, to nie może być, no dobra, mówię, to muszę. No nie musisz, możesz być głupi. No. Mówić w innych językach, tam nie będziesz umiał się z kimś zakomunikować, to mu coś w innych językach powiesz i pójdziesz. A potem jak on będzie mówił, nie wiem o co Ci chodzi, to Ty pewnie Cię Pan wyłoży. Też możesz tak żyć. Też tak możesz zrobić. Rozumiesz? Ale jeżeli Ty zechcesz z głębi swojego jestestwa być mędrcem, to Ty padniesz przed Nim na kolana i powiedz, ja chcę być mądry. Jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek masz w sobie, w swoim duchu Chrystusa, a On, jak mówi pierwszy list do Koryntian 1:30, jest Twoją mądrością. Czyli cała mądrość, która jest zawarta w Chrystusie, jest do Twojej dyspozycji obecnie teraz. Ale to, dlatego musisz zechcieć. Aby ta mądrość przeniknęła Twoją duszę, trzeba chcieć, bo ona nie wyjdzie. Ludzie mówią, ja mam Chrystusa, mam wszystko. Ja mówię, no ale masz to schowane w duchu. Jak ty to masz? Jak ty jesteś głupki w swoich działaniach? Jak ja patrzę na twoje działania i to, człowieku, to na pewno nie jest Chrystus. No znam Chrystusa tyle, ile znam, 20 lat go znam. No to co robisz, to nie jest Chrystus. To co w ogóle twoje poglądy, to nie są Chrystusowe poglądy. To dlaczego ty mi mówisz, że ty masz Chrystusa i ty wszystko masz i wszystko będzie dobrze? No nie będzie. Ty musisz zechcieć, aby to, co jest w twoim duchu obecnie, wydobyło się na zewnątrz i zapłacić cenę za to. Ja nie wiem jaką. Zapytać, ile to kosztuje? Ile, Panie Boże, kosztuje wyjęcie całej mądrości Chrystusowej z mojego ducha i przełożenie ją na moją psychikę? Jaki to jest koszt dla mnie? I
nie zdziw się, jak on ci zacznie wymieniać te koszty. Ja ci powiem na przykład, nie wiem, czy to powiem, że to powie tak. Wiesz co, trzeba by było, żebyś ty zapomniał o tym, o tym, o tym i o tym. Ale to jest dla mnie takie ważne. Ale to nie, nie, nie. To jest taka cena, to tyle kosztuje, tyle kosztuje chleb, tyle kiełbasa, tyle, to ta mądrość, to wydobycie kosztuje to. Zapłacisz? Zapłacisz to? Czy nie zapłacisz? Wczoraj oglądałem programu kawałek, jak facetowi, że siedziała 20 lat, przepraszam, 20 lat, 40 lat temu. To jest o dwóch rodzinach program był. Dziadek jednej rodziny, dziadek, zabił w takiej drugiej rodzinie taką kobietę. I te rodziny tam mieszkały w jednym mieście, one strasznie poróżnione były, wiecie o co chodzi. Ten dziadek dostał tam dożywocie, siedzi w więzieniu tam w tej chwili, tam już na 80 parę lat. Siedzi w więzieniu i tam jest tak, te rodziny się godzą ze sobą. To takie ciekawy w ogóle program był, nie? Ale co mnie zainteresowało, że ta kobieta, która była zamordowana, to była jakaś tam ciotka takiego człowieka. I ten człowiek spędził życie na tym, żeby rozpamiętywać, jak to się stało. I stał w oknie i przypomniał sobie, ja tak mówię, Boże kochany, facet spędził życie, na to były takie aspekty niejasne, nie wiadomo było, o co chodzi dokładnie z tym morderstwem. I on spędził życie, żeby się dowiedział, mówię, czemu nie zapomniał o ciotce? Najprostsza rzecz, zapomnij o ciotce. Była ciotka? Nie ma ciotki. Rozumiesz? Ktoś mówi, to takie nieempatyczne, takie zimne. No może to zimne, ale 50 lat rozmyślenia o ciotce powoduje, że ci się życie spieprzyło. To ja wolę być mędrcem i pochować pamięć po ciotce w grobie obok. Rozumiesz? Krzyżyk ciotce na drogę. Tak. Nie będę miał o czym myśleć, to pomyślę, że w ogóle dołożyła się, jej śmierć się dołożyła do tego, że przyrodnienie będzie mniejsze. Ja bym był taki sarkastyczny. Rozumiecie, co chodzi? Co tego do zagadnienia? Bo bym chciał sobie pomóc! A nie rozmyślać o ciotce. Jakieś tam. Ciotka umarła. To jest pięknie napisane w ogóle, jak Jozue się w ogóle troska. Tak? I przychodzi do niego Bóg. Mówi, Mojżesz umarł. I tam jest kropka. Ja mówię, ale jazda. Rozumiesz? Mojżesz umarł. Jozue. Mamy nowy przedział. Mojżesz umarł. Nie rozmawiamy więcej o Mojżeszu. Bo co jest Mojżeszem? Umarł. Zostaw Mojżesza. Idziemy w Twoje życie, w Twoje sprawy. I gdy ty już chcesz być mądry, to teraz musisz się uczyć. To się samo nie zrobi. To w ciebie samo nie wejdzie. Mądrość z Chrystusa w tobie nie wpłynie sama w twoją duszę. To się nie wydarzy. Musisz się uczyć, czyli przyswajać wiedzę. Musisz ją przyswajać. Wiedzę musisz gromadzić w sobie i przepuszczać przez filtr Chrystusowy za pomocą życia modlitewnego. Ja non-stop przyjmuję wiedzę i się modlę. Ja ustawicznie zbieram wiedzę. Słucham, czytam, patrzę. Przez cały czas. Ja wszystko absorbuję. Ja się w ogóle nie przejmuję, bo ludzie mówią tak. Ja pewnych rzeczy nie przyjmuję. Ja mówię, bo one mi są niepotrzebne. Ja mówię, a przez co to przefiltrowałeś? No wiesz, bo to są rzeczy ze świata. Ja mówię, ale co to znaczy, że to są rzeczy ze świata? No wiesz, nie interesują mnie różne dziedziny. Ja mówię, a dlaczego? No bo to ze świata. Ja mówię, no ale Jezus powiedział, że ja nie zabieram was ze świata, tylko chcę was ochronić od złego, nie rozumiem. To wszystko, co jest stworzone, to stworzył Bóg. Świat to jest system, który się w to wdarł i wypaczył prawidła Boże. I teraz w Duchu Świętym, moim zasmarkanym obowiązkiem
jest przepatrywać ten świat, aby dosięgnąć źródeł Bożych we wszystkim i w każdym. Rozumiecie? A w mojej Biblii jest napisane, że wszystko mówi i nie ma nic bez dźwięku. Więc co ja robię? Przepatruję rzeczywistość. Przepatruję ją. Dla mnie nie jest ważne źródło. Wiecie czemu? Bo źródło to ja mam w sobie. Jak stamtąd wezmę i to przejdzie przez źródło, które jest we mnie, zostanie to oczyszczone i zostanie to zobrazowane w odpowiedni sposób. Więc co robię? Zbieram wiedzę. Ja słucham ludzi. Byliśmy teraz z Agatą na obiedzie, siedzimy sobie i obok nas siedzi dwóch młodych ludzi. Ja sobie siedziałem i słuchałem tych młodych ludzi, co oni mówili. Ja tam bardzo dużo rzeczy usłyszałem. Bardzo dużo rzeczy. Rzeczy, które już we mnie pracują pod autorytetem Chrystusa. Ja nie byłem arogancki na to. Ja nie sądziłem ich. Nie siedziałem jako wielki chrześcijanin i nie osądzałem ich błędnych poglądów światowych. Nie. Ja sobie brałem to, co oni mówili, wprowadzałem w siebie i przepuszczałem przez filtr prawdy, który jest we mnie. A ponieważ mam głębokie życie modlitewne, to ten filtr pracuje na 200% normy. Jakbym nie miał, to by nie pracował. I ja wiele rzeczy od nich usłyszałem. I mądrych rzeczy. Mądrych rzeczy. Wiecie, jak się słucha dwóch ludzi, którzy są od ciebie młodsi, 20 kilka lat, i oni nie wiedzą, że ich słuchasz. Oni nie wiedzą tego. Oni tam pokazują swoje serce, a ty możesz ich dotykać, bo oni nie wiedzą, że są na nas uchu. A oni są, bo siedzę tam ja. Ucho Boga. I zbieram informacje. I zbieram wiedzę. To nie jest tylko czytanie Biblii przeze mnie. To nie jest tylko czytanie książek chrześcijańskich. To jest zbieranie wiedzy. Intencja jest prawidłowa. Serce jest otwarte. Rozumiesz? I teraz ja zbieram. Po co? Żeby jak najwięcej po przefiltrowaniu posiadać. Aby móc to zastosować w życiu. Aby być mądrzejszym. Wiedza jest postrzegana przeze mnie jako skarb. To jest skarb. Bo wiem, że to jest materiał, z którego będzie wykuta mądrość. Więc ja to traktuję jak skarb. A nie wypluwam, bo jestem wypełniony Duchem Świętym. Jak ktoś nie mówi, że to nie zgubi. Nie. Bóg go stworzył, ale diabeł go wykrzywił. Wąt z diabłem. Diabeł to jest śmierć. Nie warta istota w ogóle mówienia o tym specjalnie. Bóg go stworzył? Bóg. Bóg mu dał potencjał? Bóg. To się wsłuchaj. Bo możesz stamtąd wziąć coś, co w twoim życiu przekujesz na mądrość. Na mądrość. Ja na przykład nie kłócę się z ludźmi, jak oni mają inne poglądy. Ja ich słucham. Ja nie proponuję ich ja w ogóle nie próbuję ich w ogóle przekonać. Jak ja w ogóle głoszę człowiekowi Ewangelię, przekładam, ma swoje poglądy, ja go nie, w ogóle nie przekonę. Dlaczego go przekonę? Po co ja jestem do przekonywania ludzi? A wielokrotnie w ogóle nie głoszę komuś Ewangelii, bo nie mam w ogóle tego w swoim sercu, żeby mu Ewangelię głosić. Kiedyś ja powiedziałem, że nie mam w sercu, żeby głosić komuś Ewangelię, to powiedział, jak to? Ja mówię, no nie mam, a co? Wszystkim mamy głosić. Do wszystkich jestem posłany. A głoszę tym, do których Bóg do mnie mówi, abym głosił. I to jest chodzenie w Duchu Świętym. To jest chodzenie w Duchu Świętym. Rozumiecie? Skąd ja to wiem? Bo Biblię czytam. Jezus do pewnych ludzi w ogóle nie mówił o Królestwie. Trzeba słuchać Boga. To się lepiej na tym wychodzi. Rozumiecie?
Boga trzeba słuchać. I czasami zamiast komuś ogłosić Ewangelię na chama, to trzeba posłuchać, co on mówi. I zebrać materiał, który jest w tym człowieku i którego ty użyjesz, aby być mędrszym i móc głosić tym, którym należy głosić. Trzeba Boga słuchać. Bo pewnych ludzi nigdy nie jesteś w stanie przekonać do najdrobniejszej formuły Chrystusowej. Ale jednocześnie oni mogą być pewnego rodzaju gruntem, z którego ty sobie zbierzesz wiedzę i zastosujesz do tego, aby można było głosić innym. Jak to Paweł mówi, tym bardziej szlachetnym. Paweł mówi, tym bardziej szlachetnym wykłada Ewangelię. Bo inni w ogóle się nie nadawali do tego. Paweł był mądry. On się nauczył. On chciał wszystkim ogłosić Ewangelię. Leciał do Bityni, jest napisane, Duch Chrystusa go zatrzymał. Do Dalazji poleciał, jest napisane, Duch Święty go zatrzymał. Czemu Duch Święty nie puścił Pawła, ewangelisty i apostoła, żeby głosił w Bityni i w Azji? Czemu Bóg pozbawił tamtych ludzi obecności potężnego przekaźnika Bożego, jakim był święty Paweł Starski? Wiecie czemu? Bo to Bóg jest szefem. Szef. Szef wszystkich szefów. Jego trzeba słuchać. Szanuję to, co przyswajam, bez względu na to, co to jest. Ja to szanuję. Rozumiesz? Nie obawiam się, że przyswoję błędy, bo na bieżąco przebywam z Bogiem i Duch Święty filtruje wszystkie rzeczy, które przyswajam. On to filtruje. On nie zostawi śmiecia we mnie i nie zostawi śmiecia w tobie. Cały syf, nieważne jak piękny, jak cudownie uznawany za mądrość przez ten świat, jeżeli jest syfem, to Duch Święty z ciebie wywali. I Duch Święty nie da ci grama syfu, żeby został. Zbędnej wiedzy, niepotrzebnej rzeczy. Ale najpierw musisz przyjąć. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. No muszę na to, jak idę płukać złoto, to biorę ten piach i płuczę. I te sito, tak? Mam zostawić grudki złota, a piach odsiać. Ale najpierw co muszę zrobić? Tego piachu nabrać. Bo jak ja będę w tej wodzie wyszukiwał te grudki, to tam z głodu umrę. Rozumiesz? Tam nic nie wybiorę. Czasem coś złowię. Czasem. Że mówię, ja tylko czytam Pismo Święte, ja mówię, współczuję ci naprawdę, wiesz, przykro mi. Bardzo mi przykro. Albo Smith Wigglesworth też czytam, ja mówię, człowieku. Smith Wigglesworth to był Smith Wigglesworth. Rozumiesz, o co chodzi? On wykonał kawałek dzieła Bożego. I był w tym świetny. Nie wiemy, jakich rzeczy by dokonał, gdyby inne rzeczy w siebie wkładał. My tego nie wiemy. Wiemy, czego też nie dokonał, z czym sobie nie poradził. Doskonale to wiemy. Nie wiemy, jakby było, gdyby przyjmował inną wiedzę, ale on nie. My cieszymy się na święty. Ja bardzo kocham i szanuję święty upór z Smitha Wigglesworta. Ja to szanuję i kocham. Ale to jest pewna nisza duchowa, czy inaczej element duchowy. To jest element duchowy. I my nie możemy na tym elemencie duchowym zbudować czegoś. My nie możemy powiedzieć ludziom, czytajcie tylko Pismo Święte. Zamknijcie się na ten świat, bo ten świat jest zły. Pewnie, że świat jest zły. Kto powiedział, że jest dobry? Tylko ten Bóg, którego uznajemy jako Mesjasza, powiedział, Ojcze, modlę się do Ciebie nie po to, żebyś ich zabrał z tego świata. Tylko żebyś ich co? Nauczył pływać w szambie. Żeby się nie potopili. Naucz ich, Ojcze, pływać w szambie. Naucz ich. Niech się nie potopią. Niech się nie zachłysną. W moim poszukiwaniu wiedzy kieruję się prostymi zasadami. Czy to, co przyjmuję, służy szerzeniu Królestwa? Pierwsza zasada. Po drugie, czy to, co przyjmuję,
jest dla mnie Artura Cyrylskiego pożyteczna. Są dwie rzeczy, którymi ja się kieruję, przyjmując, rozumiecie, rzeczy, które są wokół mnie. I bez względu na to, czy to jest z tamtą, czy z Biblii. Te same kryteria. Wczoraj wracam do domu, wracamy na biurku, u mnie leży duża koperta. Format A4. List ktoś do mnie wysłał. Pierwsza myśl, z więzienia ktoś do mnie coś wysłał, nie? Odwracam nadawcę, ale tam nie jest więzienie. Już wiedziałem, że będzie trudno, jak ktoś do mnie napisał list. Mamy XXI wiek. Dzisiaj listy się dostaje z więzienia. No przynajmniej ja takie dostaję czasem, nie? Normalnie ludzie piszą maile, smsy, ale i listy. Kurczę, mówię list. 10 kartek A4. Dostałem wczoraj pouczenia, jak powinienem żyć, aby nie został odrzucony przez Pana i na końcu się nie rozczarował wszystkim. Napisał do mnie brat Józef z Dąbrowy Górniczej. Kocham Cię, bracie. Z całym szacunkiem po prostu przeczytałem i wyrzuciłem. Większość, brat Józef mi tutaj wypisał moich błędów karygodnych, na które zasługuję na karę od Boga, że kobiety u nas głoszą i nauczają i chodzą bez chustek. Jak ja mam tego podejść? Głupota wszędzie aż kapie. Kapie. Rozumiecie, o co chodzi? W tym chorym świecie my musimy być mędrcami. My musimy w tym być mędrcami. I to nie ma znaczenia, czy ktoś jest tak kochany jak brat Józef z Dąbrowy. Czy ktoś jest w ogóle jakimś bydlakiem ze świata, który nie chce Pana Jezusa. Głupota zarówno się będzie przejawiać tu, jak i tam. Bo to jest co? Duch. Taki duch. Jego nie obchodzi, czy ty jesteś napełniony Duchem Świętym, czy ty nie jesteś. Jego interesuje, czy ty się uczysz i czy ty filtrujesz to, czego się uczysz. Jego to interesuje. A potem, czy ty wprowadzasz przyfiltrowaną rzecz w praktykę, czy nie. Dlatego głupoty też jest to ważne, a nie to, czy ty jesteś wypełniony Duchem Świętym. Duch głupoty kocha głupców wypełnionych Duchem Świętym. Bo oni są niereformowani w pewnym sensie. To ją tak mówi Biblia. I koniec. Jego nie jest nie do przekonania do różnych rzeczy. Bo on ma swojego Bożka. Inny ma innego. Zbieram, filtruję, składam w całość życiowe puzzle wiedzy. Tak to robi w swoim życiu i to działa bardzo dobrze. Zdobywając wiedzę, nie jestem arogancki. Nie mówię, ja już wiem, to już mi jest niepotrzebne, nie interesuje mnie to, bo jestem narodzony z Bożego Ducha. Tak nie mówię. Nie przerywam ludziom w pół zdania, żeby powiedzieć, nie, ja już to wiem, ja już to wiem. Nie, no. Dowiedz się czegoś, co on ci tam powie. A on gada głupoty. Zobacz, czy gada głupoty. Zobacz, jak się prześlizgnąć między tymi głupotami i ugrać co swoje. Mamy być jak węże. Rozumiecie? Wejdźmy tam i w ogóle skrojmy to wszystko. Łupienie Egiptu nie polega na tym, że się weźmie telewizor na raty i się nie oddaje pieniędzy. Jak wielu chrześcijan myśli. Rozumiecie, o co chodzi? No to ludzie tak myślą, złupiłem Egipt. Ja mówię, jesteś kretynem. No, kretynem jesteś, a nie złupiłeś Egipt, no człowieku. Masz telewizor i komornika, zaraz przyjdzie do ciebie i ci zabierze szafę. Po co to wszystko, jeśli imię popsułeś dobre swoje, człowieku, koniec. Na cholerę ci tak jak głupoty. To nie jest łupienie Egiptu. Łupienie Egiptu to jest wyrywanie z tego chorego systemu tego, co jest dla nas pożyteczne. Rozumiecie? To jest łupienie Egiptu. Wyrywanie z tego, co jest pożyteczne. Kontaktów, znajomości, układów, rozumiecie, o co chodzi? Aby szerzyć królestwo. To jest łupienie Egiptu. To diabła boli. A nie to przez ciebie, jak ty takie rzeczy na przykład robisz. Wziął nie oddał. Jeżeli chodzę z Bogiem, to wszystkiego doświadczam i co dobre, tego się trzymam. I to musi być naszym w ogóle mottem.
Ktoś mówi tak, a ja nie wiem, co robić, od Ducha Świętego nie odpieram. Mnie to doświadcz sobie. A jak się pomylę? Wielkie halo. Co się pomylić? Obmyjesz się w krwi Jezusa, wstaniesz i pójdziesz dalej. Czego się szczypiesz? Lepiej się pomylić, niż bezczynnie siedzieć i czekać na objawienie. Rozumiesz, o co chodzi? Bo się zestarzejesz i umrzeć. Nie obawiam się zmian poglądów i koncepcji. Nie wolno się tego obawiać. Bo ja przyjmuję wielokrotnie różne rzeczy i to mnie uczy i pokazuje mi, że ja dzisiaj muszę inaczej podchodzić do rzeczy, inaczej rozumieć. To mnie uszlachetnia. Nie martwię się, że stare namaszczenie kończy się, ponieważ jestem uczniem. Wiele rzeczy we mnie się skończyło. Na różny sposób. Aby się rozpoczęły nowe. Rozumiecie? To jest zbieranie wiedzy, patrzenie na to. I gdy już zaskoczysz temat zdobywania wiedzy, to teraz musisz należycie ją zagospodarować, czyli praktykować. Przede wszystkim wiedza jest związana z podejmowaniem decyzji. Masz już jakąś wiedzę, teraz podejmujesz decyzję na podstawie właśnie zdobytej wiedzy. Już tej przefiltrowanej, zdobytej wiedzy. Decydujesz w oparciu o prawdę, którą nabyłeś jako wiedzę. Kupę wiedzy przyjmujesz, wydobywasz z niej prawdziwe rzeczy poprzez przebywanie z Bogiem, rozumiesz? I następnie musisz to stosować. Stosujesz. Natychmiast. Odważnie. Prawurowo. Rozumiesz, o co chodzi? Zdecydowanie. Nie czekając, aż dojrzejesz tym wszystkim. Rozumiesz? Nie myślmy w tych kategoriach. Dojrzeje. Już mówimy. Nie mamy precedensu w Piśmie Świętym. No nie mamy. No ja wiem, że tak uczą, no ale nie mamy precedensu. No bo dojrzejesz. Wino ma dojrzewać. Rozumiesz? A ty masz działać teraz. Samokontrola to nic innego, jak prawidłowe decydowanie. Rozumiesz, co to jest samokontrola? Prawidłowe decydowanie. A to jest ściśle związane z niepozwalaniem chorym emocjom na kontrolowanie owych decyzji. Samokontrola. To zablokowanie chorych emocji, które przeszkadzają w prawidłowym decydowaniu. To w ogóle nie ma tam żadnej filozofii większej. I Arystoteles, który nie znał Jezusa, do tego doszedł dawno temu. Ludzkie wybory są bramami losów. To w ogóle nie ma na to... Tego się nie zmieni. Tak jak decydujesz, tak, taki los się przed tobą tworzy, takie sytuacje się stworzą, takie rzeczy będą, innych nie będzie. Ktoś mówi, Pan mnie będzie prowadził. Pan cię będzie prowadził w czym? W tym, abyś był mędrcem. Naprawdę Pan cię będzie prowadził. W ogóle ludzie, jak człowiek nie zbiera wiedzy i nie staje się mędrcem, to on ma zachwiany temat prowadzenia przez Boga i mu się wydaje, Bóg mnie prowadzi. No nie prowadzi cię. Jak cię Bóg prowadzi? No jak? Bóg jest mądry. On w mądrości prowadzi. To cię nie poprowadzi gdzieś. Głupią rzecz zrobisz i Pan mnie tam prowadzi. No Pan cię uratuje, bo to jest ratownik. Będziesz do niego wołał z tego domu zagłady, znowu wlazłeś w jakiś dół zagłady. To jest Jezus ratunku. No to cię uratuje. I potem powiesz, no tutaj, to Pan mnie tu uratował, to droga Pańska. Nie, posłuchaj, na drogach Pańskich Pan nie ratuje, bo tam nie ma wypadków. Jak się chodzi drogą Pańską, to nie potrzebujesz Mesjasza. Rozumiesz, o czym ja mówię? Mesjasza, czyli ratownika, potrzebujemy wtedy, kiedy zbaczamy z dróg Pańskich. Wtedy potrzebujemy orędownika w niebie. Ja nie potrzebuję orędownika w niebie, kiedy ja idę drogą Pańską. Kiedy ja w mądrości się przesyłam do przodu, ja nie potrzebuję wołać Jezu ratuj, bo ja się nie topię. Rozumiesz? Ja się nie topię. Ja nie wołam Jezu ratuj. Nie szukam. Panie, tutaj siedzę w kanale, wyciągam a potem mówię, tak to na drodze Pańskiej się stało. No nie stało się na drodze Pańskiej. Na drodze Pańskiej głupi nie zbłądzi. Czyli tutaj głupi nie mówimy nieposiadający mądrości, czyli człowiek zwykły, prosty, nie zbłądzi na tej drodze.
Tam nie ma wypadków, to droga dobra. To decyzje rozpoczynają działania, a więc muszą być zdrowe. Samokontrola to zarządzanie sobą. Jeżeli widzisz, że działasz pod wpływem kontrolujących cię złych emocji, to oznacza, że jesteś jeszcze, że nie jesteś jeszcze mądry. Jeżeli w twoim życiu są, coś wam powiem, teraz spójrzcie tylko w swoje życie. Jeżeli w twoim życiu są różnego rodzaju emocjonalne jazdy, jakiekolwiek, masz tendencję do tego, żeby popadać w jakieś dziwne stany. To jakieś depresyjne, to jakieś w ogóle nerwy, to coś ci puszcza, to tam ci coś puszcza i to ciągle coś ci puszcza. Ciągle mi emocje puszcza. Ja mówię, wiesz, ja rozumiem, że każdemu może się w życiu przydarzyć jakaś trudna sytuacja i coś mu tam w życiu może zgrzytnąć, ale to są jakieś niszowe tematy. Jak, natomiast jak to się dzieje dość systematycznie w twoim życiu, to brak ci mądrości, musisz to ocenić dzisiaj w ten sposób. Jak ci nerwy puszczają, emocje ci puszczają, rozumiesz? Nie możesz się pozbierać w jakichś sytuacjach, rozumiesz? To znaczy, że tobie brak mądrości. Ponieważ nie funkcjonuje u ciebie samokontrola. No nie ma tej samokontroli. Jest jakaś słaba ta samokontrola. Samokontrola nie polega na tym, że ty nie idziesz mordować ludzi. Rozumiesz? Kraść czy coś takiego robić. To nie jest samokontrola żadna, proszę cię. To nie jest żadna samokontrola. Samokontrola to jest ustawiczne panowanie nad sobą. Ustawiczne panowanie nad sobą. Ustawiczne. Nawet jeśli w życiu człowieka, bo mamy zdrowe emocje, to też normalnie się gniewamy, normalnie się zasmucamy, to są normalne sprawy, tak? Ale chodzi o to, że nawet jeśli doświadczamy tych stanów, to one w żadnym wypadku nas nie dominują, nie kontrolują. Rozumiesz, o co chodzi? Bo przeżyję sobie jakiś tam gniew, przeżyję sobie jakiś tam smutek, ale ja za chwilę stoję prawidłowo na nogach. Tak? Dlatego, aby być mędrcem, trzeba mieć zdrową duszę. Jej uzdrowienie może być czołową praktyką wdrażanej wiedzy. Bardzo często jest tak, że na drodze do naszej mądrości, do rozwoju mądrości, tak, stoi nasz samorozwój. I na przykład początek jest taki, że mądrość, którą zdobywasz, to jest cały czas ładowanie, rozumiesz, materiału praktycznego w siebie. Czyli dyscyplinowanie się, podejmowanie decyzji o pewnego rodzaju praktykach w swoim życiu. To jest mądrość. To wszystko jest związane z mądrością. Rozumiecie? Dbanie o to, że twoje tak to twoje tak, twoje nie to nie. Walka z chwiejnością różnego rodzaju, tak? Że dzisiaj jestem taki, jutro jestem inny. Takie mam dzisiaj zdanie, to mam inne zdanie. Jest napisane, lekarzu ulecz sam siebie. Bo stare, żydowskie powiedzenie. Jezus się tam przytoczył gdzieś. U nich lekarz musiał, wiecie, że u nich lekarz musiał być zdrowy. Kiedyś byłem u takiego lekarza, jeszcze nie byłem w czynnej służbie, lekarz medycyny tej zawodowej, miał mi wystawić takie zaświadczenie. No poszedłem do tej pani doktora, ta pani doktor jarała szlugę za szlugiem. I tak w ogóle zastanawiałem się nad tą panią doktor, mówię, kurczę, czy to jest na pewno dobry lekarz? Taka myśl moja była, nie? Wiesz, nie chodziło tylko o zaświadczenie, ja się u niej nie leczyłem, ale jak sobie pomyślałem, kurczę, czy jak ja bym się leczył, to chciałbym się leczyć u lekarza, który w ogóle umiera na płuca. Takie było moje, wiecie, rozmyślanie tego właśnie lekarza, który jest sam siebie, w ogóle czemu w ogóle, i tutaj, kiedy u Żydów nie było zaufania do lekarza, który był chory. Jak lekarz chorował, to Żydzi do niego nie chodzili. Mówi, nie po coś do lekarza, co choruje. Znalazł coś, tak, co nie zadziała. Wiecie. I w ogóle u nich mentalność, u Żydów jest bardzo fajna, taka dla mnie bardzo fajna. Ja to bardzo mi to dotyka, bo u nich jak ktoś nie jest praktykiem, to dla nich to nie jest osoba wiarygodna. Tam nie ma czegoś takiego, jak na przykład powiedzmy w kościele katolickim jest, że ktoś został mianowany na księdza i jest księdzem.
I przyjeżdża na parafię, on jest księdzem, nie? Co to? Rabin musi mieć historię. Rabina trzeba znać. Rabin to, żeby oni zaufali rabinowi, rozumiecie, to rabin musi mieć swoją historię, która jest starą historią. Tutaj w naszej kulturze ksiądz Janek, przed ksiądz Janek, przed ciebie objął parafię, jest ksiądz Janek. Skąd jest ksiądz Janek? Nieważne skąd jest ksiądz Janek, ważne, że jest on ksiądz. To jest ważne, ksiądz. U Żydów nie, że jest rabin, tak? Tylko jaka historia stoi za rabinem? Co ty masz za historię człowieka? Kto ty jesteś? A jaka mądrość twoja? A kto jest twoim mentorem? Oni się będą pytać. Rozumiesz? A jakie są twoje przekonania? Tak? A co ty przeżyłeś? To jest bardzo bliskie mojemu sercu. Bo tutaj u nas to jest taka, wiecie, bo ja jestem narodzony z Bożego Ducha. Często ludzie przychodzą, mówią tak, przychodzili w kościele tutaj do mnie, tak sobie, wiesz, chcę tutaj, wiesz, wejść w służbę taką czy taką. Ja mówię, ale kto ty jesteś? No jak chcesz, to tam głoś sobie czy coś, no ale jak chcesz, żebyśmy jakby rozwijali jakąś konkretną służbę, to ty musisz coś mieć za sobą. Rozumiesz, jakiś musisz mieć materiał za sobą. Tak? Ja w ogóle, jak zaczynałem swoją służbę, to przynajmniej wam mówiłem tutaj, że ja napisałem do wszystkich w ogóle kościołów w Polsce, łącznie z kościołami katolickimi, wszędzie. Wysłałem mail. Jeden taki sam. Złożyłem tam swoje świadectwo w tym mailu. Napisałem, w jakich darach Ducha Świętego się porusza. I powiedziałem, zaproś mnie do siebie, a zobaczysz, jak funkcjonuje. Rozumiecie? Ja wysłałem w setkach tego maila. Ktoś mnie kiedyś pytał, jak się ta moja służba zaczęła. Ja mówię, tego właśnie, maila takiego napisałem. Kościoły środkowe, baptyści, odnowy w Duchu Świętym wszędzie. Parafie katolickie wszędzie człowieku wysłałem. Rozumiecie? I pamiętam, po miesiącu odezwał się pierwszy kościół. Przyjedź. Rozumiecie? Ja przyjechałem, to po co tam przyjechałem? Pokazać, co potrafię. Bo to trzeba pokazać, co potrafić. Ktoś mówi, jak to, co potrafisz? No tak mówię, co potrafisz? Co ty potrafisz w Duchu Świętym? Co ty potrafisz w Duchu Świętym? Ty musisz pokazać, co potrafisz w Duchu Świętym. My przez kilka lat dawaliśmy informacje o tym, co my potrafimy w Duchu Świętym. Zanim uruchomiliśmy służbę naszą oficjalną. I teraz jak ktoś mi powiedział, ale bo ja nie wiem, ja mówię, nie, to jest niemożliwe, że nie wiesz, co ja potrafię w Duchu Świętym, bo ja mam co? Setki filmików z materiałem dowodowym. Co ja potrafię w Duchu Świętym? Ja nie powiedziałem, że ja potrafię to czy tamto. Ja napisałem tam wyraźnie ten mail. To, ja się w tym poruszam. Bo to jest takie na dzień dobry. Wysłałem swoje w ogóle duchowe CV. To jest się niepopularne. Wiecie, ja nie znam precedensu. Zawsze to było tak, że ktoś ci odnajdował. W ogóle ja tak sobie myślę, tak się modlę do Boga, mówię, Boże, kto mnie może odnaleźć w tym kraju? Jak ja się sam nie zgłoszę, to mnie nikt nie odnajdzie. Ja tak rzeczy to się nasłuchałem, a Duch Święty cię wylansuje. To... Ja nie znam takich historii. One ładnie brzmią. Wiecie, o czym mówię? Ładnie brzmią. Dostojnie tak, nie? Tylko to nie tak działa. Ale jest ważne, co ty potrafisz. Jest ważne, czy ty posiadasz przekutą wiedzę na praktykę. Ja napisałem, uzdrawiam chorych. Kiedy przyjadę do was, to pouzdrawiam tam chorych. Nie pisałem, pomodlę się, takie wiesz, enigmatyczne. To nie było enigmatyczne CV. To było jasne. Pouzdrawiam tam chorych. Jeżeli będą zdemonizowani, to powyrzucam z ludzi demony. Zrobię to u was tam po prostu. Jest wiele dróg podążania przez życie. Bardzo dużo. Przypadek, taka jest droga. Ludzie mówią, że ja idę z Bogiem, a ja się patrzę na życie człowieka i mówię sam do siebie często, bo jak mu powiem temu człowiekowi, to już się nikt do mnie nie odezwie.
ponieważ ja widzę, że jego życie na dzisiaj jest prowadzone przez przypadek. To jest związek przypadków. To się nazywa rachunek prawdopodobieństwa. O tym się uczy na matematyce w podstawówce. I życie ludzi wielokrotnie jest takim rachunkiem prawdopodobieństwa. Bo jemu czasem coś wyjdzie, rozumiecie, o co chodzi? Czasem coś mu wyjdzie. A ponieważ rzeczywiście jakoś tam się wtłacza w tym jednym kierunku, jak walec pod górę, ale jednak się wtłacza, rozumiesz? To coś mu systematycznie co jakiś czas wychodzi. To jest droga pod tytułem przypadek. Inni funkcjonują w drodze schemat. Mają jakiś system myślowy i tak się toczą tym schematem. Bo tak było kiedyś, to tak będzie i dziś. Czytają Pismo Święte, mówi, Pan Bóg działał 2000 lat temu tak, to teraz też tak działa. Gdzie tak jest napisane? W tym Piśmie Świętym. Oni mówią, a Chrystus wczoraj i dziś ten sam. Ale to nie oznacza, że tak samo działał. Tylko, że jest ten sam Chrystus. A nie tak samo działał. Tylko, że ten sam Chrystus. Tak? Chrystus 2000 lat temu, to Chrystus w ogóle w sukmanie białej dotąd, w sandałach, rozumiecie, o co chodzi? Przepasany jakimś sznurem i 12 ludzi podobnych do niego, chodzących z nim w ogóle po pustyni judzkiej. Taki Chrystus. Tak? Dzisiaj ten Chrystus, gdyby zafunkcjonował w tych czasach, to byłby Chrystus Facebooka, Chrystus TikToka, Chrystus YouTube'a. To byłby Chrystus z samochodem, to byłby Chrystus z telefonem, Chrystus z komputerem. Rozumiecie, o co chodzi? To byłby inny Chrystus. A ten sam Chrystus. A ludzie czytają takie rzeczy i mówią, bo tak samo, bo tak działali, tak, czemu my tak nie działamy jak apostołowie pierwsi? Ja mówię, no nie daj Boże, no jak? No ale w czym? Tak. Jak apostołowie pierwsi będziemy działać, co my zrobimy? Co my zrobimy? Na kamasz przyjdziemy Europę? Pójdziemy do Afryki na piechotę? Co my zrobimy? No bo zbieracie pieniądze, bo dawaj, ja do tej Afryki mogę się dostać przez to z osmozę. Ale Paweł, ja mówię, jak Paweł chodził, to kanał Lawarz był zasypany. Kiedyś takim jednemu mędrcowi powiedziałem. On mi Paweł też przyszedł z tamtej strony tutaj, bo tam był kanał Lamasz, bo teraz nie ma, już jest kanał Lamasz, trzeba przepłynąć muszę. Głupota, rozumiecie? W ogóle głupota jest niesamowicie rozprzestrzeniona. Wszędzie. Inna droga to jest brawura, ludzie się toczą w ogóle jak kula. Często na przykład, wczoraj z Agatkiem o tym gadaliśmy, w ogóle ja uważam osobiście, że wiele rzeczy nazywanych namaszczeniem nie jest żadnym namaszczeniem. To jest ekspresja ludzka. Ludzka ekspresja. Ludzie są ekspresyjni i są nieekspresyjni. Jak ktoś ekspresyjny się nawróci, rozumiecie, o co chodzi? To on z małą ilością w ogóle mocy potrafi się rozpędzić jak kula. To jest ekspresja. Tylko efekty tego są inne. Sprowadziłem do Jezusa takiego człowieka kiedyś w więzieniu. I ten człowiek złapał coś, trochę złapał, ale żeby był ekspresyjny, to się toczył jak kula przez te więzienie. Wszystkim głosił w ogóle. Jak on głosił, słuchajcie, on głosił wszystkim, jak się dowiedział, żeby głosić. Chodził, głosił funkcjonariuszom. On wychodził na obiad, mówił, wiesz, że Jezus żyje, w ogóle wiesz, że Jezus żyje, w ogóle Jezus żyje, Jezus żyje. Chodził po spacerze, w ogóle Jezus jest żywy. Rozumiecie? Do lekarza go wzięli. Rozumiecie? Zaczął się szarpać z nim. Jak oni mogą go do lekarza brać, proszę ciebie, do psychologa, jak on o Chrystusie głosi. Szarpał się z nimi, zlali go. Wzięli go na izolatki. Rozumiecie? Wariat. Czy on miał w ogóle, ten chłopak, dobrą intencję? Tak! Ja w ogóle mu nie zarzucam złych intencji. Wiecie, co mu zarzucam? Brak mądrości. Jego drogą była brawura. Toczył się jak kula. Zwykłą, naturalną ekspresję. Wiecie, co ludzie są ekspresyjni? Madonna, a nie zupełnie na Duchem Świętym. Freddie Mercury, nieżyjący już.
a nie był naszym bratem w Chrystusie. Nie mówcie mi, że ci ludzie nie byli ekspresyjni. Tak? Pełen nieekspresji. Jakbyś go postawiła przed jakimś chrześcijaninie przeciętnym dzisiaj, wiesz. Wiesz, o co chodzi. Freddy na 100%. Ja nie znam nigdy człowieka, ale Freddy jakby tu wjechał na takie nasze spotkanie, to byłby pierwszy. Na 100%. Nie dałbyś mu gitarę, to by wygrał te wszystkie nasze pieśni zlubieniowe. Czy to znaczy, że Freddy był narodzony z Bożego Ducha? Nie. Freddy miał ekspresję życiową. Rozumiecie? Ja często przyglądam się na to i mówię, wow, że miałem namaszczenie. Nie, no to nie jest namaszczenie. No jest to człowiek napełniony Duchem Świętym, bo ja tego nie zaprzeczam temu. Są tam różnego rodzaju działania, rozumiesz, w mniejszym czy większym stopniu, ponieważ ekspresyjny, to jest takie dosyć jakby cykliczne, ale to jeszcze jest dalekie od tego, czym to powinno być. Bo tu trzeba w ogóle co? Zdobywać wiedzę. Układać to wszystko w sobie i wprowadzać w życie na najwyższym poziomie, na najwyższym poziomie. Nie tak kręci, słuchajcie, wysoki poziom, że się w pale nie mieści. Ja po prostu wiem, ile można zrobić, jak jest się wielkim. Ale to mądrość jest realnym źródłem mocy, najpotężniejszą, niezawodną metodą życiową. Mądrość będzie powodowała, że nie będziesz uwalniał małego strumyczka Bożej mocy w życiu, tylko rzekę. Będziesz umiał się dostać w takie miejsca, w których bez tej mądrości się nigdy nie dostaniesz, bo ci głowa nie pozwoli. Nie wejdziesz w te miejsca, bo ci głowa nie pozwoli. Głupia głowa na to nie pozwoli tobie, żebyś tam wszedł w te miejsca. Rozumiesz? Nie będziesz posiadał określonej wiedzy o różnych rzeczach. Mnie tak naprawdę irytuje, jak ludzie mówią, ja tam nie muszę wiedzieć, jak mam Ducha Świętego. Nie, no musisz wiedzieć. No musisz wiedzieć. Musisz wiedzieć. On mi zawsze wszystko powie. No nie powie ci wszystkiego. On ci powie wtedy, kiedy mu środowisko mądrości stworzy. Nie stworzysz mu środowiska mądrości, to on ci nie powie. No. Czasem coś tam przesiąknie. Rozumiesz? Jak na przykład patrzę, jak była, jak to się, benifikacja, jak się nazywało, ta świętość, beatyfikacja. Jan Paweł II umarł, beatyfikują Jana Pawła. No i teraz, żeby beatyfikować, to trzeba mieć, ile cudów? Jeden czy dwa? Dwa albo trzy cuda takie, nie? I to muszą być takie cuda udokumentowane. I posłuchajcie cuda. Na przykład, że ktoś został uzdrowiony z choroby. Ja w ogóle mówię, kurczę, u nas ludzie mieli beatyfikację od razu, teraz za życia, rozumiem, potem mieliśmy na zapas. Wreszcie mówię, to większość naszych ludzi miała beatyfikację w kieszeni, jakby takie certyfikaty wydawali. To u nas co drugi człowiek w kościele, to ma prośbę po pokartkę takie dzieci. No uzdrowienie, to dzieci, ja nie wiem, nasza córka od małego się bawiła w uzdrowienie lalek, w imieniu Jezusa, lalki uzdrowienia. To w ogóle, a te tam trzy cuda, Jan, proszę ciebie, już jest, się do Jana można modlić. Ja sobie tak pomyślałem, to do naszych ludzi w ogóle powinni się modlić dwa razy bardziej. Mówię, może wystawimy w internecie informacje w ogóle, rozumiem, żeby się do nas pomodlić. Lepiej do nas niż do Jana, nie? No tak, mamy większy materiał. Bo ja tam trzy sztuki mu znaleźli i już jest, proszę ciebie, beatyfikowali. Szok. Rozumiecie? No szok. Ale taka jest właśnie głupota. A mądrość będzie rzeką w tobie. Może nie uznają ciebie za beatyfikowanego. Może nie będą się chcieli do ciebie modlić. Wiecie co? Może was przeklną przez swoich bogów. I powiedzą, nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Ale ty będziesz miał rzekę. Z ciebie będzie to płynąć. To będzie służyło tobie i innym. Tobie i innym. Ostatnio gadam z Sarą o jakiejś tam sytuacji, jakieś tam sobie wymyślaliśmy jakieś sytuacje i ona mówi tak, jakoś tam wymyśliłem sytuację trudną czy coś, a ona mówi tak, ja nie wątpię, że ty byś z niej wyszedł. Ona jakby
materiał dowodowy, który jest złożony w naszej córce z uwagi na moją osobę, jest taki, że ona absolutnie wierzy, że jak bym się znalazł w takiej sytuacji, to jest ekstremalna sytuacja, prawda? To, że bez żadnego problemu ja z niej wyjdę. Bo ona widzi, co się posiada, jakie rzeczy posiadamy. I że ona widzi to odrodzenie. Zawsze, zawsze, powiedziałem zawsze, wychodziliśmy z każdej sytuacji ogólną ręką. I w dziecku jest złożony potężny materiał. I teraz sobie wyobraźcie, kiedy nas oglądają ludzie jako mędrców, to wiecie, co to jest? Mówią, wow, oni zawsze wychodzą obronną ręką, oni zawsze sobie radzą, oni zawsze są na górze, nigdy na dole. Tutaj są, tutaj się realizuje w ogóle błogosławieństwo mojżeszowe. Tutaj, to tu się realizuje to wszystko. Ale musimy być mędrcami. Czas głupawki jest skończony w tym kościele i w całym zespole. Rozumiecie, o co chodzi? Mamy potężną wiedzę dzisiaj. I mamy umiejętność zdobywania jeszcze większych ilości tej wiedzy. Czyli materiał, który możemy śmiało przykuwać na potężne dzieła i stawać się mędrcami. Dlatego Chrystusa nazwali mądrością. On jest waszą mądrością. To znaczy, że On taki był. On taki był, jak tu chodził po ziemi. On taki był. Ja sobie tylko mogę wyobrazić to, że jest ktoś fizycznie ze mną, kto nigdy nie rzuca słów na wiatr, który mówi, że coś się zdarzy i to się zdarza, który w ogóle idzie i robi coś. To, co mówi. Rozumiecie? Nazwany został mądrością. Wzorem tego, w jaki sposób przyswajać w ogóle wiedzę i przekuwać ją na praktykę. Od małego było o nim opisane, że wzrastał w mądrości. On wzrastał w mądrości. Jest napisane, wzrastał w mądrości i poznaniu Boga. Rozumiecie? Oryginał mówi tak. Wzrastał w mądrości, poznając Boga. Taki jest oryginał. Chrystus wzrastał w mądrości, poznając Boga. Od początku taki był. I dzisiaj mnie, wiecie, mnie kręci kompleksowe chrześcijaństwo. Kompleksowe. Nie niszowe, nie jakby, ja widzę jakieś tam niszowe, czy one zawsze były. I zawsze umierały śmiercią w ogóle naturalną. Widzicie to? Jak przyglądać się na historię, to umiera śmiercią naturalną. Ale kiedy kompleksowo coś zrobimy, kiedy będziemy mędrcami, kiedy będziemy tę mądrość wprowadzać w życie, to my rzeczywiście będziemy wywierać potężny wpływ. Jest 7 rok funkcjonowania wspólnoty i zespołów. I ja uważam, że jesteśmy dzisiaj w miejscu, w którym możemy śmiało powiedzieć, że posiadamy materiał, którego nie posiada wielu ludzi. I teraz musimy wszystko przekuć. Ale my musimy to w sobie przekuć.